czołem, kluski z rosołem. A ty co się nie świecisz? Jest tak mało symetrycznie. I teraz, jak tu zrobić, żeby nie patrzeć w bok na wyświetlacz? To będzie walka. I co, tak jest ładnie, panie reżyserze? Ale łuna daje. Blika nie ma. Że mnie wypala trochę jeszcze. Gdybym sobie tak to zrobiłem, to wypala. Coś by tu wypadało zrobić. Taki manewr. Trzymaj się, Blendo. No nie chcę się trzymać. No, to możemy teraz chyba zaczynać, co nie? Siemka, z tej strony Andrzej Biernacki. Dzisiaj opowiem wam o sprzęcie, którego używam na co dzień do pracy na planach filmowych. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie interesujący. Nie wiem jak to wyjdzie, bo pierwszy raz lecę kompletnie na spontanie i nie mam żadnego rozpisanego tekstu, więc zapraszam do oglądania. Wyjmij się! Dobra, przyznam wam się szczerze, bardzo rzadko wyjmuję to w ten sposób. Zwykle jest na stałe, ale pod film chciałem, żeby było śmiesznie, fajnie i ciekawie. Poza kadr te rzeczy. Nie ma ich tutaj. Nie ma. Wszystko schowane, sterylnie, pięknie, ładnie. A tam co mi wystaje? Nie, to jest tylko krzesło. Okej, czas to zrobić tak, jakbym to zrobił na planie. Ostrzysz, nie ostrzysz. Koleżko, weź mnie nie denerwuj. Poproszę mi tu wyostrzyć na moją piękną FX3. No, skubaniec się zabił. O, jak się tak schowam. Pięknie. No, to na tym sobie pracuję. To jest FX3. I na nim taki bardzo fajny obiektyw G-Master 35-1.4. Bardzo przyjazny sprzęt. To jest taka moja podstawa, na tym uwielbiam robić. Jak nie wiemy, co nagrywamy, ile nagrywamy, jest dynamicznie na planie, to chwytam po prostu za to i mogę na tym zrobić 99% zdjęć. Tu mamy taki fajny, odchylany ekran. O, i nie ma baterii. Proszę bardzo, taki piękny, fajny sprzęcik. Czemu Sony FX3? No, jest kilka powodów. No, pierwszy to to, że to jest po prostu zajebista kamera. I podobno jest to kamera, bo ma taki fajny napis Cinema Line, choć wygląda jak aparat. Kiedyś myślałem, czy nie kupić Eskin trójki zamiast FX3, ale pewne drobne elementy będące w FX3 w przeciwieństwie do Eskin trójki przekonały mnie do tego, żeby jednak kupić sobie FX3. Chociażby taka śmieszna rzecz związana z lutami, bo tam na Sony A7S3 jest tak, że tych lutów, no, niby coś tam jest, jakiś taki asystent do pomocy w momencie, kiedy nagrywamy w S-Logu, ale w FX3 mamy po prostu pełnoprawne luty, których zresztą możemy sobie powgrywać. Przykładowo jakieś takie, które chcemy. Ma znacznie lepsze chłodzenie. Tu ma takie fajne wentylatory. Kolejna rzecz to jest to, że w razie czego można sobie powkręcać tutaj różne rzeczy, jak ktoś bardzo chce. Ma tutaj dużo różnych takich śrubek, no i można sobie tu poinstalować różne cuda. I czasami to się na planie przydaje. Kolejna sprawa, jest taka rączka dedykowana do niej. Sorry, nie chcę mi się jej wyciągać z szafy, więc jej nie pokażę. Albo kurde, pokażę wam. Ała! O, mamy taką śmieszną rączkę. To się wpina tutaj. Możemy sobie ją chwycić od góry, filmować sobie od góry i jest wszystko pięknie, fajnie. No i tutaj możemy zainstalować jakiś świetny mikrofon. Tu mamy masę pokręteł związanych z dźwiękiem. Zupełnie inaczej to wtedy wygląda praca taka na takiej rączce, jeśli chodzi o rejestrację dźwięku. No i mamy wejścia XLR-owe, więc to też jest duże ułatwienie dla filmowca. Ale dzisiaj pokażę wam swój standardowy set w związku z tym. Odepnę sobie tą rączkę, bo zazwyczaj robię na steadicamie, to znaczy na glidecamie. Bardzo często mamy takie zdjęcia, gdzie po prostu trzeba bardzo dużo szybko biegać, przemieszczać się z chwili na chwilę i trzeba za jednym zamachem zrobić dobre ujęcie i pracować wiele godzin na planie. W związku z tym taka kamizelka mi się nie przydaje, no i tu z pomocą przychodzi glidecam. Mamy tutaj stopkę. Tu mamy takie coś. Ja to sobie wypośrodkowuję tak, żeby było idealnie na środku. O, powiedzmy, że tak jest. Pyk. Ach, dociskam. Zwykle robię to przy pomocy monety. No i teraz pakujemy to ustrojstwo na steady. To jest taka śmieszna rzecz, którą zwykle robię, bo muszę spowodować, żeby w jednej osi był ten element. Nawet nie umiem tego wytłumaczyć. Ach, nie będę tłumaczył. Nie chcę mi się. Staram się, żeby po prostu, żeby to wszystko było w jednej linii. Te ciężarki razem z osią tego aparatu, żeby po prostu było to wszystko w jednej linii. I wtedy ten glidecam zachowuje się po prostu jeszcze lepiej. Teraz mamy tak. Jest taka jedna śmieszna rzecz w FX3, że w momencie, kiedy mamy wyłączoną kamerę, to środek ciężkości jest troszeczkę w innym miejscu niż po włączeniu jej. Co oznacza, że ja
zwykle stabilizuje kamerę dopiero kiedy wyświetlacz jest włączony. O, tu mam usta. Coś się przesuwa po prostu w środku, w mechanizmie i ten środek ciężkości ląduje trochę w innym miejscu. A to jest najśmieszniejsze, że w SC Trójce chyba tego nie ma. Z tego co pamiętam. Kolejna rzecz. Puszczam sobie w ten sposób steady, no i on nie może tak sobie polecieć nagle w dół, tylko musi trochę mniej czasu upłynąć. No ja już to robię na wyczucie. Puszczam go sobie, no i czuję, że jest mniej więcej git. Ludzie sobie tam liczą ileś sekund i w ogóle, ale to tak naprawdę od kant dupy potłuc, bo kwestia tego też jakie chcecie ujęcia. A w sumie nie powiedziałem najważniejszego, ten glidecam nazywa się HD1000. Jakby kogoś to interesowało. Taki HD1000 w zupełności wystarcza na taką pracę, gdzie jest FX3 z obiektywem. Co więcej, my czasami pakujemy tutaj jeszcze taki nadajnik, żeby reżyser miał podgląd tego, co się dzieje w aparacie. No i wtedy dokładam po prostu ciężarki tutaj. I taki HD1000 też w zupełności wystarcza. Jest po prostu trochę ciężej, ale nie ma konieczności, żeby pakować kamerę nagle na HD2000 albo HD4000, bo też miałem do czynienia z tymi sprzętami, ale zdecydowałem się na to, żeby jednak używać HD1000 ze względu na to, jakie mam czasami pracę, że pracuję bardzo długo na planach, więc no, moja łapa musi jakoś sobie dawać radę. Przestawiam sobie teraz lewo-prawo, tak żeby się po prostu nie majtał. No i w pewnym momencie, no najlepiej jest to zrobić w taki sposób, żeby glidecam praktycznie nie przemieszczał się w jakiś dziwny, niekontrolowany sposób. O, nawet pięknie, ładnie mi ostrość zasuwa za glidecamem. Śmieszny. No, i możemy filmować. No, i to by było sobie na tyle. Jeśli macie jakieś pytania co do tego sprzętu i w ogóle, a swoją drogą, czym ja nagrywam, skoro mam FX3 tutaj? No to jest z kolei A7 IV. A7 IV ukradłem mojej żonie, która się zajmuje fotografią. Też pracujemy w duecie, więc jakby ktoś potrzebował fajnych fotek albo filmów, to śmiało możecie się do nas zgłaszać. I jum. Bim, bim, bum, bum, bum. No, to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach, a najlepiej dajcie znać w komentarzach o tym, czego wy używacie na planach, co jest takim waszym setem, który używacie na co dzień w 90% przypadków, jeśli w ogóle tak jest. Zapraszam was również na swojego Instagrama i TikToka. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że tego mojego vlogowania nie porzucę tak szybko jak kiedyś, bo moich podejść do vloga było całkiem sporo, ale trzymajcie kciuki, zobaczymy co z tego wyjdzie. Do zobaczenia.